Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. prosiliście mnie, żebym się zajął Kikim. No i zgodnie z waszą prośbą zajmuję się Kikim. Mowa oczywiście o gościu, który ma pseudonim Kiki 85UUU. Facet jest znany z tego, ja już się wcześniej nim zajmowałem, że wrzuca różne filmiki, które jakby to opowiedzieć, no są kompletnie z dupy. Co mam przez to na myśli? Z jednej strony facet nagrywa sobie jakiś materiał o trójmorzu, który już omawiałem, że to będzie silny sojusz, potężny, gwałci logikę, gwałci wszelkie możliwe fakty, gwałci wszelkie możliwe dane, tworzy swój własny świat, w którym wszystko jest ok, a potem naraz mówi, że jednak nie, jednak zupełnie co innego, on by jednak zrobił zupełnie jakąś inną stronę, poleciał, bo coś tam, coś tam. Mało tego, facet oczywiście jest odporny na wszelką możliwą krytykę, podobnie jak Atorek. Możesz mu napisać komentarz, możesz mu wysłać jakąkolwiek wiadomość, możesz nagrać film, żebyś się odniósł jakoś komentarzowo do jego filmiku, on ma to gdzieś. A on już ma ustaloną własną wizję i on się nie będzie przejmował takim czymś jak, nie wiem, komentarze czy coś takiego. Czasem mam wrażenie po tym, że komentuje i wrzuca jakoś, nie wiem, raz na ruski rok, że on właśnie wrzuca te filmiki, loguje się na to konto z YouTube'a raz na jakiś czas i potem znów wrzuca jakiś filmik, wylogowuje się, koniec i, i tam wróci za 2-3 miesiące. Jako, że lepszy jest sędzią sprawiedliwym, który za zło każe, a za dobro wynagradza, to warto... Warto wspomnieć, że jest sobie tam filmik, który jest y, nazywany Teorie Spiskowe, element wojny informacyjnej i dwie trzecie materiału jest rzeczywiście materiałem porządnym, dobrym i się z nim zgadzam. I tutaj naprawdę z ręką na sercu, bo Kiki, moi drodzy, ma przyjemność w tym materiale wyśmiewać wszelkie możliwe teorie spiskowe. Ja się z nim zgadzam. O ile dlaczego się z nim zgadzasz? Dlatego, moi drodzy, ponieważ te wszystkie teorie spiskowe to jest kompletna szuria. Są rzeczy Wyssane z palca, jakieś rzeczy, typu nie wiem, 5G, właśnie nadajniki 5G, przebierane za drzewa, żeby ludzie się nie burzyli, i tak dalej, i tak dalej. No tylko niestety, kiki jest jak ten samolot. Jak nie odleci przez dwie trzecie czasu, no to w te ostatnie sekundy zawsze musi odlecieć. I tutaj nam kiki odlatuje, oczywiście, twierdząc, że te wszystkie teorie spiskowe, antyszczepionkowców, anty 5G, turbosłowian, wielkich Polaków, to wina, uwaga, uwaga, Chin i Rosji, rozumiecie, bo to jest wojna informacyjna i oni chcą dojechać Europy. To by miało naprawdę dużo sensu, gdybyś wcześniej nie nagrywał materiałów na temat tego, jak to Europa jest zła do dupy i w ogóle umiera, a teraz czas to jest tylko i wyłącznie na Polskę. Tylko, no cóż, Kiki, niestety, ale to nie ma nawet sensu według Twojej narracji, którą tworzysz na swoim własnym kanale, nieprzymuszony do tego. Tak, ja wiem, że wy przyszliście tylko i wyłącznie po to, żeby posłuchać o kikim, jakie on tam pierdoły sadzi, ale teraz pozwólcie, że odejdę na chwilę, żeby wyjaśnić, skąd się bierze szuria. Szuria, moi drodzy, praktycznie bierze się z tego samego co religia. Nie, nie obrażam tutaj żadnych religii, po prostu głównym czynnikiem zapalnym jest zawsze ciekawość świata ludzkiego i niemożność ogarnięcia go w pełni. Na pewnym etapie człowiek zaczyna się zastanawiać nad istotą samego siebie tego, jak działa świat. Tego, z czego jest zbudowany, dlaczego to wszystko dalej się trzyma razem? I tutaj są dwie ścieżki, moi drodzy. Pierwsza ścieżka to jest ścieżka nauki, czyli innymi słowy, chcę dowiedzieć się, jak działa 5G. Wobec tego otwieram sobie książkę mądrą, albo otwieram sobie stronę internetową mądrą i sobie czytam, albo idę sobie na wydział fizyki na jakiegokolwiek uniwersytet i sobie pytam, panie profesorze, godaj pan, jak działa 5G? I on. Sobie się produkuje, i ja wiem, jak to działa. Jest to ścieżka dłuższa, wymagająca mojego zaangażowania, mojego czasu wolnego i mojej inicjatywy. I jest też ścieżka krótsza. W tej ścieżce wchodzę na YouTube, przeglądam sobie jakieś pierdoły, oglądam sobie filmiki z żółtymi napisami, ponieważ są fajne, ponieważ są ciekawe, ponieważ mają zachęcić mnie początkowo do, do grzebania dalej. Grzebię dalej na różnych stronach Facebookowych, gdzie jakieś grażyny czy karyny pokazują mi. Zdjęcia, cuda, niewidy, nie wiadomo jakie. W większości materiały mi podawane są to materiały stworzone przez szurów, dla szurów o szurach. Wobec tego większość rzeczy to są dosłowne pierdoły wyssane z palca, niezgodne z prawdą, ale łatwe, proste i przystępne. Wobec tego wszystko nam się ładnie spaja. Tym pięknym sposobem ludzie zastanawiający się nad swoim istnieniem, nad tym jak działa świat, dostają papkę, która jest dosłownym głównym. Ale głównym, który jest łatwe i tanie, coś jak parówka. W hot dogu, wobec tego jedzą sobie te hot dogi i nie szukają lepszego żarcia, bo po co? Tych, którzy żyją wystarczająco długo, jeśli chodzi o hot dogi, wykańcza zawał albo martwica, a jeśli chodzi z kolei o szurów, no to wykańcza ich ignorancja i głupota. Moja propozycja: wybierz dłuższą ścieżkę. Dobra, jedziemy z materiałem, z kikiem, bo się zrobiło zbyt inteligentnie. Materiał, który dzisiaj sobie omówimy, to jest materiał pod tytułem wspierasz tęczenie, kupuję. Nadszedł miesiąc czerwiec, który się od jakiegoś Czasu stał miesiącem dumy LGBT, chociaż ja to nazywam tęczowa miesiączka. Moglibyśmy to skończyć na hehe, he, bo wiecie, bo, bo ruchanie, a ruchanie miesiączka okres sperma, koń, ruchanie, walić konia. Ale zostawmy sobie na chwilkę Pietrka Kogucika i zadajmy sobie jedno bardzo ważne pytanie w sumie. Czemu ten czerwiec jest tęczowym miesiącem? Czemu akurat czerwiec? Nie wiem, było jakieś świetne, w tym okresie, czy może ktoś jakiś tam aktywista ważny zmarł, czy może Alan Turing zmarł wtedy, czy, czy na jaką pamiątkę jest ten czerwiec? Napiszcie mi w komentarzu jak wiecie, bo ja w sumie nie wiem. I znów nadchodzi ten moment, w którym wszelkie możliwe korporacje będą wciskać nam tęcze, aż się nią pożygamy. Nie wiem czy zauważyliście, ale Kiki właśnie powiedział coś mądrego. Korporacje wciskają produkty tęczowe ludziom. Korporacje. Większość takich zabiegów jest odbierana w sposób znacznie negatywny przez społeczność, zarówno LGBT, jak i ludzi wszelkich innych. No bo jak to? Na przykład jak sobie kupię kawę z tęczowym kubkiem, to znaczy, że co, że wspieram społeczności LGBT, ale to znaczy, że co, że kasa z tego pójdzie na jakieś społeczności, że nie wiem, ktoś wyda kasę na fundację, która pomaga ludziom dyskryminowanym, czy jak? Ta tęcza jest tylko i wyłącznie durnym, pustym znakiem, który ma tylko i wyłącznie pokazać na sztandarach, że patrzcie, patrzcie, my jesteśmy tolerancyjni, ale pokaż to jakimś faktycznym czynem, a nie tylko durną Nalepką. Wyobrażacie sobie, jaki byłby gigantyczny ból dupy, gdyby jakaś firma wrzuciła na swoje produkty, na kubki, na torby, na różne inne rzeczy, gadżety, zdjęcia biednych, chorych kotków, piesków? Napisała: kupując nasze produkty, wspierasz biedne kotki i pieski w schroniskach? A potem zapytana powiedziała: że nie, 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 my nie dajemy żadnej części zakupu tego produktu na chore, biedne kotki, pieski, tylko po prostu. Wspierasz je kupując produkty, pokazując, że, że masz ten produkt. <laughs> Przecież ludzie rozpierdoliliby ich w drobny mak, rozerwali na strzępy. A tutaj, a tutaj wszystko przechodzi: wszelkie możliwe jakieś organizacje LGBT, wszelkie organizacje tęczowe, organizacje pomocy, organizacje psychologiczne, nawet sami aktywiści, wszyscy. Mówią, nie no spoko, fajnie, 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 że robią takie produkty. Nie, nie fajnie. Oni na was bezczelnie zarabiają. A wy jesteście właśnie jak taki piesek z kiwającą główką, który siedzi, o jaka fajna maskotka. Jakbyście nie zauważyli, tak twierdzę, że społeczność LGBT jest tutaj ofiarą. Ofiarą w tym przypadku kapitalistów. Kapitalistów, którzy właśnie płaczą, że kurde, szkoda, że za czasów Martina lutera Kinga nie wpadliśmy na to, bo byśmy go umieścili na, nie wiem, paczce makaronu. Tylko czy Kiki zauważy problem? Nie, według mnie nie. Według mnie, ja jeszcze nie oglądałem dalszej części materiału, oglądam go z wami, twierdzę, że będzie właśnie stwierdzał, że to jest właśnie wina społeczności LGBT, że jest jak jest. A tutaj paradoksalnie, zresztą tak jak według mnie w większości spraw, lewica i prawica mogłaby sobie na spokojnie podać rękę, że nie chcą czegoś konkretnego i być wspólnego wroga. A kończy się na obrzucaniu się wzajemnym błotem. I tutaj Kiki właśnie wymienił te wszystkie firmy, które pokazują tęcze w logach, pokazują tęcze wszędzie, udostępniają posty, że, że wspierają, wspierają, sprzedają swoje produkty z tęczą i wspierają. Oczywiście kupcie produkty, manisy, pieniążki. A dla społeczności, która jest dyskryminowana, która się nie ma gdzie zatrzymać, która wymaga pomocy, psychologa, chuj, niech spierdalają pieniążki. Kupcie, kupcie. Przeczytaj sobie posta na Facebooku jeden z drugim, to ci lepiej będzie, nie? I znów Kiki pokazuje co? Kiki pokazuje korporacje, pokazuje tutaj jakieś Amazon, na przykład Amazon, Jeff Bezos, który zarabiał przez e, miliard e, 440 tysięcy dolarów, zarabia na godzinę, przez 24 godziny na dobę, a pracownicy w Polsce mają 11 złotych na godzinę netto, 10 godzin na dobę zapierdalają. Widzicie jak on pięknie wskazuje, gdzie jest problem i równocześnie go nie zauważając? To jest wina ideologii LGBT, no nie właśnie typie, właśnie Pokazujesz na każdym kroku, że nie jest winą żadnej ideologii LGBT, czy nawet samego LGBT. To jest wina po prostu kapitalistów. To nie gej w kurwiacie pod oknem mówiąc, że ej wiesz co, jestem gejem, tylko pod oknem w kurwiacie jebitna reklama, która jest w tęczowych kolorach. I kupuj, kupuj codziennie, kupuj! Ludzie wreszcie zaskoczyło, wreszcie zobaczył, nie no, jestem pod wrażeniem. Kiki zobaczył, że to jest wina korporacji i powiedział, że to jest e, tylko. Państwo Narodowe stoi broniąc was przed korporacjami. No cóż, nie mogło być za fajnie Państwo Narodowe. Niekoniecznie Państwo Narodowe, wystarczy jakikolwiek państwo. Aparat państwowy w tym momencie występuje jako wspornik kolektywu. Państwo Narodowe to jedyny czynnik, który chroni cię przed totalnym wyzyskiem, który by na pewno istniał, gdyby korporacjom można było wszystko. Po pierwsze to państwo zwyczajne, jakiekolwiek państwo. Po drugie kiki. Ale ten wyzysk już istnieje. No i znów się zepsuło, bo dalej Kiki twierdzi, że oczywiście Unia Europejska jest przekupiona, przecież tylko państwa narodowe nie są przekupione i tylko państwa narodowe są w stanie powstrzymać globalistów. Tylko jest jeden taki mały mankament, że aktualnie państwo narodowe to nie za bardzo walczy w stronę właśnie społeczności jakichkolwiek czy czegoś takiego, tylko bardziej się skupia właśnie na narodzie. A ja bym się skupił bardziej. Na tym, że nieważne kim jesteś, nieważne jakiej narodowości jesteś, nieważne jaki masz kolor skóry, orientację czy coś takiego, tylko najważniejsze jest to, co jesteś w stanie zrobić dla dobra ogółu. I znów mamy jakiś żabi skok. Ale lewica robi jak grzeczne pieski, tak jak pan im każe. Mało tego, na marszach są atakowane symbole religijne i symbole narodowe. Otóż wygląda na to, że muszę to powiedzieć, ponieważ nie za bardzo ktoś tu ogarnia. Ci goście na marszach to nie są goście. Którzy są jacyś tam, nie wiem, kupieni przez jakieś koncerny, przez kapitalistów czy coś takiego, to są tacy sami ludzie jak ty, Kiki, jak ludzie, którzy chodzą na ten marsz narodowców. Każdy z nich to jest jednostka myśląca, która nie jest najemna, tylko po prostu chce pokazać się i chce coś zmienić, tylko jego problemem jest właśnie to, że on ma złą diagnozę sytuacji. On twierdzi, że właśnie głównym problemem to jest prawica, ta właśnie hardkorowa. Prawica, ci nacjololo, którzy tak naprawdę są piątą wodą po kisielu, jeśli chodzi o poziom poparcia w społeczeństwie, tak naprawdę nic nie mogą, niczym się nie odznaczają, nic nie robią, no i niczym są. Najbardziej wpływowym i właśnie głównym problemem są korporacje. Korporacje, które dosłownie mają jedną i drugą stronę w dupię, tylko zarabiają właśnie na tych niepokojach społecznych. I znów mamy właśnie odpał w drugą stronę, co jest po prostu dla mnie, ja, ja nie Ogarniam tego typa. Z jednej strony stwierdzasz praktycznie to co ja, że nie ma sensu się kłócić, ponieważ problemem nie jest prawica, nie jest lewica, tylko właśnie ten, kto próbuje zarobić na tym i zaognia konflikt. Z drugiej jednak strony strzelasz takie teksty typu że. Unia Europejska wspiera to, oj, próbują przepchać edofilię na zachodzie organizacji LGBT, bo wiadomo, że jak LGBT, to znaczy, że dzieci lubią też. Jakbym był gościem, który faktycznie słucha ciebie jako typowy homoseksualista, i byłbym na początku zainteresowany, że ej w sumie on całkiem spoko gada, on ma rację, tak? No tamte korporacje nas wyciskają, gówno dają z tego nam i jeszcze na nas zarabiają. To w tym momencie przez takie durne teksty bym ci powiedział, o ty chuju bobrze, i bym się wycofał rakiem. O, kurwa, nie mam nic do homoseksualistów, tak samo jak nie mam nic do ludzi z grzybicą stóp. Przerównujesz homoseksualistów do ludzi chorych na grzybice. Wiecie co? Dobrze, że nasz rząd Kikiego nie zatrudnił w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bo najpierw by podszedł do jakiegoś ambasadora, wyzwał go od chujów, debili, gnojów i tak dalej, a potem zaproponował deal. A na koniec wyszedł zdziwiony, czemu go nie przyjął? Jak pojawi się wszędzie bojkot, to korporacje zastanowią się dwa razy, zanim zaczną promować swoje tęczowe produkty w Polsce. Aha, to rozumiem, że boli nie to, że korporacja na kimś bezczelnie zarabia, tylko boli cię to, że kolor nalepki etykiety jest nie taki jak ty chcesz, i, i to jest powód do tego, żeby robić bojkot, a nie to, że ktoś kogoś wyzyskuje. Korporacje to tylko korporacje, ich interesuje tylko zysk. Jeśli zobaczą, że ich próbowanie produktów LGBT nie sprawdza się w Polsce, to przestaną je próbować. Korporacje to tylko korporacje. Wiecie, to mi przypomina ten tekst, e, takie teksty tych wszystkich madek z dziećmi, madek Polek, które siedzą sobie właśnie, o, jarają szlugi, czy tam przeglądają sobie jakieś rzeczy w sklepie i ten gówniak lata, Aaah! rozwala wszystko, rozpierdala, wpada na ludzi, one też mówią, to tylko dziecko, nie kurwa, wychowaj swojego gówniarza i tak samo tutaj, wychowaj swoją korporację, jeśli korporacja nie zauważy, że człowiek jest jednostką, która myśli, która czuje, która nie jest bezmyślną krową, taką dojną, którą przychodzisz, wydoisz i wywalasz, no to zacznie inaczej podchodzić do człowieka. Dopóki wprost nie wyznaczysz granic, no to niestety, ale korporacje będą robiły co chciały, będą zarabiały na kim chciały, będą robili ludzi z frajerów, jeśli zauważą, że nikt nie zauważył tego, co oni odwalają, to dalej będą nabijali ludzi w butelkę. W tym przypadku z ładną tęczową nalepką. Dalej jest coraz bardziej ciekawie, moi drodzy, bo oto Kiki chwali Arabów, że walczą z LGBT. Wiesz, jeśli tobie imponują ludzie, którzy ścinają ludzi za poglądy inne, inną orientację, inną wiarę, to powinieneś natychmiast zweryfikować swoje poglądy. I uwaga, uwaga, Kiki płacze, że o, o bo gdyby jakiś gościu pobił takiego aktywistę bezczęczącego flagę Polski, to by dostał większy wyrok niż ten, który by tą flagę zbezcześcił. Miałem się oburzyć, że ktoś mówi, że pobicie kogoś za poglądy jest gorsze niż bezczeszczenie symboli narodowych no ale niestety no ten gość wcześniej pochwalił Arabów, którzy robią <laughs> e, wiadomo co ludziom, którzy mają inne zdanie wobec tego co, co mi pozostaje. Dobra na tym możemy zakończyć, ponieważ dalej jest płakanie, że chlip chlip YouTube ucina zasięgi, ciekawe dlaczego <laughs> może dlatego, że chwalisz Arabów za to, że są świadomi, że, że są świadomi swojej religii i że bronią jej przed <laughs> Mm -hmm. Podsumowując, moi drodzy, Kiki jak zwykle jedno widzi, ale niby dostrzega, niby dostrzega, ale jednak znów nie dostrzega. Poza tym cały czas wali w ludzi, którzy. No, których powinien mieć za sojuszników, tak? No, wszyscy powinni się zjednoczyć przeciwko jednej wspólnej sprawie. Tymczasem, przynajmniej według mnie, facet cały czas obraża ludzi, z którymi powinien trzymać sztamę, których powinien przekonać do swoich racji, i cały czas napierdziela, jacy to oni są źli do dupy i tak dalej, a korporacje no po prostu robią tylko to, co robią korporacje, korporacje są spoko. Niby widzę to cały czas na podstawie Atorka, na podstawie Maxia, na podstawie wszelkich innych szurów, ale pierwszy raz tak mnie zadziwia, taka osoba jak Kiki, żeby tak bardzo negowała fakty, żeby nawet o tych faktach mówiła, wspominała je wymieniała je w swoim materiale, ale i tak twierdziła, że ale to jest nieważne, bo, bo moje przekonania, moje przekonania to tam no, to wszystko na Dziś z miłych, ładnych. To wszystko na dziś z magicznego świata Kiki85UUU, który raz mówi jedną rzecz, żeby potem ją zanegować. I właściwie zapraszam Was do innych materiałów. Zapraszam Was także do dyskusji w komentarzach, ponieważ one jak zwykle są Wasze.